To jest nowe zagadnienie na maturze z matematyki, a niezapoznanie się z nim spowoduje stratę punktów na maturze. W tym filmie pokażę Ci trzy sposoby rozwiązania tego zadania, a Ty sam wybierzesz sobie najlepszy i najłatwiejszy dla Ciebie. W każdym sposobie przeprowadzę Cię przez kilka punktów rozwiązania zadania, dzięki czemu poznasz schemat rozwiązania i bez problemu rozwiążesz każde inne tego typu zadanie na swojej maturze. Dodatkowo podczas rozwiązywania pokażę Ci najczęstsze błędy, przez które możesz stracić cenne punkty. Dostaniesz również gotowe komentarze do każdego sposobu rozwiązania, które trzeba napisać na końcu tego zadania, żebyś miał pewność, że dostaniesz maksymalną liczbę punktów. Cześć, jestem Marcin i od 20 lat udzielam korepetycji z matmy. Poza tym pomogłem dziesiątkom tysięcy maturzystów w zdaniu matury dzięki temu kanałowi YouTube. A do moich kursów przygotowujących do matury z matmy dołączyło już ponad 2,5 tysiąca maturzystów i ta liczba ciągle rośnie. Mamy sobie zadanie, żeby wykazać, że funkcja f od x równa się x minus 1 przez x plus 2 jest monotoniczna w przedziale od minus nieskończoności do minus 2. Pierwszy sposób, jaki sobie zrobimy, to rozwiążemy to zadanie z wykorzystaniem pochodnej funkcji. I teraz uwaga! Pierwszym podstawowym błędem, który się robi w tego typu zadaniu, to jest niewyznaczenie dziedziny funkcji. Przecież nasza funkcja f od x równa się x minus 1 przez x plus 2 jest ułamkiem. A oczywiście kreska ułamkowa to jest dzieleniem, a przez 0 nie wolno dzielić. Więc pierwszy punkt, wyznaczamy sobie dziedzinę. Piszemy sobie, że nasz mianownik, czyli x plus 2, nie może być równy 0. Przeniesiemy sobie dwójkę, odejmiemy 2, czyli x nie może być równe minus 2. To w takim razie piszemy, że skoro x-y nie mogą być minus dwójką, to napiszemy sobie, że dziedzina to są wszystkie dowolne liczby rzeczywiste, ale właśnie to minus dwójkę musimy sobie wyrzucić. Więc to jest pierwszy punkt, a przy okazji błąd, który bardzo wielu maturzystów zapomina. Drugą rzeczą, żeby rozwiązać to zadanie, to jest policzenie pochodnej funkcji, ale uważaj, żeby nie popełnić tego błędu. Nasza funkcja f od x jest ułamkiem, więc my nie możemy po prostu policzyć sobie pochodnej z x minus 1 i z x plus 2, a tylko trzeba zastosować właśnie wzór na pochodną ilorazu tej funkcji, tak? Ten wzorek mamy tutaj, jest on oczywiście w tablicach maturalnych, natomiast tu jeszcze wstawiłem, w jaki sposób liczymy pochodną ze stałej, że to jest 0, natomiast z funkcji ax plus b, że to jest po prostu a. W takim razie napiszmy f prim od x i policzmy sobie tą pochodną. Piszemy sobie kreskę ułamkową i pozwól, że na samym początku, żeby wszystko było jasne i zrozumiałe, dokładnie Ci to rozpiszę. Mamy sobie z tego wzorku f prim od x, czyli pochodna licznika, więc piszemy x minus 1 prim razy g od x, czyli mianownik, więc mamy x plus 2. Teraz jest minus, piszemy sobie f od x, czyli x minus 1 i pochodna mianownika g prim od x, czyli x plus 2 prim. I to wszystko dzielimy przez kwadrat mianownika. W takim razie piszemy x plus 2 do kwadratu. Otrzymujemy dalej. I teraz tak. Pochodna z ax plus b to jest po prostu a, dlatego pochodna z 1x minus 1 to będzie 1 razy x plus 2 minus x minus 1 sobie przepisuję, natomiast pochodna z x plus 2 to również jest 1. Mianownik, tutaj nie stosujcie wzoru skróconego mnożenia, zostawcie to w takiej formie, jaka jest. Otrzymujemy. 1 razy x to jest x, 1 razy 2 to jest 2 i tu znowu, uwaga, nie popełnijcie tego błędu. Tu jest minus i tu musi być nawias. Ten minus zmieni tutaj znaki, czyli będzie minus x i odjąć minus 1, czyli będzie plus 1. I to wszystko dzielimy przez x plus 2 do kwadratu i ostatecznie dostaniemy x minus x to jest 0, czyli w liczniku jest trójeczka, natomiast w mianowniku jest x plus 2 do kwadratu i pochodna jest policzona. I teraz uwaga, bo teraz jest teoretycznie najtrudniejsza rzecz w tym zadaniu, czyli napisanie odpowiedniego komentarza po tym, jak wyciągniemy sobie pewne wnioski. I uwaga, ponieważ nasza pochodna to jest 3 przez x plus 2 do kwadratu, to zauważmy, że licznik jest liczbą dodatnią, bo tu jest trójka. Natomiast w mianowniku mamy wyrażenie x plus 2 podniesione do kwadratu, więc tym bardziej dla x-ów od minus nieskończoności do minus 2 to wyrażenie jest dodatnie. Czyli mamy tutaj w liczniku liczbę dodatnią, w mianowniku liczbę dodatnią, czyli cała nasza pochodna wiemy, że jest większa od 0. A jeżeli pochodna jest większa od 0, to na pewno nasza funkcja rośnie, a skoro nasza funkcja rośnie, to znaczy, że jest monotoniczna. I to tyle w tym zadaniu. Jeżeli ten pierwszy schemat rozwiązania tego zadania Ci nie pasuje i chciałbyś poznać inny, to nie ma problemu. Drugi schemat to jest udowodnienie tego z definicji. Tak? Plus jest taki wielki, że tutaj nie musi znać pochodnej funkcji.
I teraz tak, na początku standardowo zawsze zaczynamy od dziedziny, ją sobie tutaj zostawiłem. Natomiast w kolejnym punkcie lecimy sobie z założeniem, zawsze to piszemy, że x1 minus x2 jest mniejsze od zera. To założenie później będziemy wykorzystywać, także uwaga, ono jest bardzo ważne. Kolejną rzeczą, którą sobie robimy, to zawsze, ale to zawsze piszemy sobie f od x1 minus f od x2. Zawsze. I teraz po prostu musimy sobie to wyliczyć. Czyli jeżeli f od x to jest x minus 1 przez x plus 2, a tu mam f od x1, to po prostu w miejsce x wstawię x1, a później w miejsce x tutaj wstawię x2. Czyli otrzymuję x1 minus 1 podzielone przez x1 plus 2 minus x2 minus 1 podzielone przez x2 plus 2. Kolejną rzeczą, którą sobie zawsze robimy, to sprowadzamy te dwa ułamki do wspólnego mianownika, bo będziemy chcieli je odjąć. W jaki sposób to zrobić? Zapamiętaj jedną bardzo prostą rzecz. Wspólny mianownik dla x1 plus 2 i x2 plus 2 to jest ich iloczyn. Tu zawsze będziemy je wymnażać. Czyli tutaj będę chciał sobie mianownik pomnożyć przez x2 plus 2, natomiast tutaj będę chciał sobie mianownik pomnożyć przez x1 plus 2. Oczywiście pamiętaj, nie możemy sobie tego tak po prostu dopisać, więc skoro wpisałem to w mianowniku, to również wpisuję sobie to w liczniku i tu, ponieważ wpisałem to w mianowniku, tu również wpisuję sobie to w liczniku. Dlaczego? Bo w teorii to teoretycznie może się skrócić, no i tak naprawdę mnożymy przez jedynkę i tu jest dokładnie ta sama sytuacja. Kolejną rzeczą, jaką robimy, to odejmujemy sobie te ułamki. Czyli piszę sobie kreskę ułamkową, na dole będę miał x1 plus 2 razy x2 plus 2. Zgadza się? Może przedłużmy to sobie. Natomiast tutaj zawsze, ale to zawsze znowu. Biorę sobie to też w nawias i to sobie po prostu wymnażamy. x1 razy x2 to jest x1, x2. x1 razy 2 to jest 2 razy x1. Minus 1 razy x2 to jest minus x2 i minus 1 razy 2 to jest minus 2. I teraz uwaga, 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 uwaga. Tu jest minus i bardzo częstym błędem jest to, że nie dajecie tu nawiasu, tylko po prostu również tu wymnażacie sobie to. Ale ten minus tyczy się całych tych ułamków, tego mnożenia tych dwóch ułamków. Więc również będzie się tyczył tego, co sobie tu wymnożymy. Czyli na spokojnie dajemy minus, otwieramy nawias i najpierw sobie mnożymy. x2 razy x1 to jest x1, x2. x2 razy 2 to jest 2x2. Minus 1 razy x1. To jest minus x1 i minus 1 razy 2 to jest minus 2 i zamykamy ten czerwony nawias, bo jeszcze raz mówię, ten minus powoduje tutaj zmianę znaków. No to w takim razie piszemy, równa się kreska ułamkowa, przepiszemy sobie x1 plus 2 oraz x2 plus 2. To na pomarańczowo sobie grzecznie przepiszę, czyli mamy x1, x2. Dodać 2x1 minus x2 minus 2, a tu już zostawimy sobie na czerwono, bo zmienię te znaki. Tu mam x1, x2, więc będzie minus x1, x2. Tu mam plus 2x2 i z minusem będzie minus 2x2. Minus x1 z minusem będzie plus x1 i minus 2 z minusem będzie plus 2. OK? Dobra. I teraz kolejny bardzo ważny punkt w tym zadaniu. Zawsze musi się tu Wam skrócić x1, x2, x1, x2 i te liczby na końcu. Okay? Jeżeli się nie skracają, to znaczy, że gdzieś po drodze zrobiliście błąd rachunkowy. OK, to w takim razie dostajemy. Równa się, na dole mamy x1 plus 2 oraz x2 plus 2. Natomiast w liczniku dostaniemy co? 2x1 plus x1, no to będzie 3x1. Minus x2 minus 2x2 to będzie minus 3x2. I dostaliśmy teraz coś takiego. I teraz wspominałem na początku tego zadania, że będziemy sobie wykorzystywać nasze założenie. I je zawsze w tym sposobie musimy wykorzystać. Pytanie w jaki sposób? No zawsze wykorzystujemy to w tym liczniku. I teraz jakoś ten licznik zawsze trzeba przekształcić, żeby otrzymać x1 minus x2. I co ciekawe, praktycznie rzecz biorąc, tutaj wystarczy zapamiętać, że musimy sobie wyłączyć jakąś liczbę przed nawias. W tym przypadku tu jest trójka, więc mogę sobie wyłączyć trójkę przed, a zobaczmy, że w nawiasie dostaniemy x1 minus x2. Dlaczego tak? No bo 3 razy x1 to jest 3x1 i 3 razy minus x2 to jest minus 3x2. Mianownik sobie grzecznie przepisuję, czyli x1 plus 2 oraz x2
plus 2. Kolejnym punktem w schemacie rozwiązania tego zadania to już jest tak naprawdę wyciągnięcie wniosków. A mianowicie, skoro ja wiem, że x1 minus x2 to jest wyrażenie ujemne, ja to sobie zapiszę tak symbolicznie minusikiem, a zauważmy sobie, że już niezależnie od tego, czy x należy od minus skończoności do minus 2, ten mianownik tutaj, on zawsze będzie, uwaga, wyrażeniem dodatnim. Dlaczego? No bo minus nieskończoność do minus 2 to jest bardzo mała liczba. Czyli tu jest wyrażenie jakby ujemne razy tu jest wyrażenie ujemne, a dwie liczby ujemne przy mnożeniu dają na liczbę dodatnią. Więc wiemy o tym, że mianownik jest dodatni. Czyli co otrzymujemy? 3 razy liczba ujemna to jest liczba ujemna w liczniku. W mianowniku jest liczba dodatnia, czyli ujemna przez dodatnia. Wiemy o tym, że to jest mniejsze od zera. I teraz prosty wniosek. Ponieważ f od x1 minus f od x2 jest mniejsze od 0 dla każdego x należącego od minus skończoności do minus 2, to znaczy, że nasza funkcja f rośnie, czyli jest monotoniczna. I to kończy nasze zadanie. Trzeci sposób na rozwiązanie tego zadania jest wykorzystanie własności funkcji wymiernej. A mianowicie, jeżeli mamy funkcję f od x równa się a przez x, to jeżeli a jest dodatnie, to funkcja sobie maleje. Natomiast jeżeli f od x jest równe a przez x i a jest ujemne, no to wtedy funkcja sobie rośnie. Tak? Oczywiście w odpowiednim przedziale. No i teraz w jaki sposób się zabierzemy do tego zadania? Na samym początku przypiszemy sobie naszą funkcję f od x równa się x minus 1 przez x plus 2. I musimy sobie ją umieć w odpowiedni sposób przekształcić. A mianowicie, jeżeli tu mam na dole x plus 2, to po prostu przepisuję sobie w mianowniku x plus 2 i teraz znowu zawsze do licznika również wpisuję sobie to, co w mianowniku, czyli x plus 2. Ale ktoś mógł powiedzieć, ok, ale przecież tu było x minus 1, natomiast tutaj mam x plus 2. To co w takim razie muszę zrobić? No teoretycznie odjąć sobie trójkę, bo 2 minus 3 to będzie minus 1. Czyli sami musimy wyszukać sobie taką liczbę, żeby w liczniku się wszystko zgadzało. A dlaczego napisałem to tutaj? Ponieważ tu piszemy plus, tu kreskę i piszemy x plus 2, ok? Bo faktycznie, gdybyśmy dodali te ułamki, mamy wspólne mianowniki, x plus 2 minus 3 to będzie x minus 1. I teraz możemy sobie zapisać, że to będzie minus 3 przez x plus 2 oraz, może na kolorku, na zielono, tego, to się oczywiście pięknie skróci i wychodzi jedyneczka. I po co my to robiliśmy? Robiliśmy to po to, ponieważ teraz możemy sobie pewne przekształcenie napisać. A mianowicie, jeżeli byśmy mieli jakąś funkcję g od x, która jest równa i teraz zawsze bierzemy sobie taką funkcję g od x, czyli ta liczba z licznika przez x, czyli mamy minus 3 przez x i tu musimy sobie ten wykres funkcji przesunąć o odpowiedni wektor. Jaki to będzie wektorek? A no wektorek będzie taki, że jeżeli tu jest plus 2 przy x, to przesuwamy o minus 2, czyli będzie przesunięcie w lewo oraz, ponieważ tu jest plus 1, no to jeszcze o jedynkę i to jest teoretycznie przesunięcie w górę o jedną jednostkę. Dzięki czemu właśnie dostajemy wykres minus 3 przez x, ponieważ tu była minus 2, to dorzucamy sobie plus 2, no i ponieważ tu jest jedynka, dorzucamy sobie jedyneczkę. I mamy nasze przekształcenie. I teraz wystarczy napisać jeden prosty wniosek i mamy po zadaniu. Oto ten wniosek. Wykres funkcji f można uzyskać przez przesunięcie wykresu funkcji g o wektor minus 2, 1. Z własności funkcji g wynika, że funkcja g jest rosnąca dla x-ów od minus nieskończoności do 0, więc funkcja f jest rosnąca dla x-ów od minus nieskończoności do minus 2, co kończy dowód. Jeżeli chcesz poznać pozostałe nowe zagadnienia, które mogą pojawić się na Twojej maturze z matematyki, żebyś nie stracił punktów na maturze, to obejrzyj ten film.